Cześć, jestem Tosia i jestem z Bogatyni. Hello, I'm Tosia and I'm from Bogatynia. Poznałam Olę w Jeleniej Górze. W zasadzie przypadkiem jechałam z Krakowa z koncertu Marii Peszek. I met Ola in Jelenia Góra when I turned back from Krakow of concert Maria Peszek. Ola jest cudowną artystką, tworzy niesamowite ubrania i ma tutaj swoją pracownię. Ola is a great artist who make beautiful clothes. Hello, I'm Ola. I'm a fashion designer and the owner of the brand Audiotees and the gallery in the center of Jelenia Góra. Ola, jaki to jest projekt? Jesteśmy w projekcie ARS Aleja. Projektuję ubrania, jestem specjalistką od sitodruku. Od sitodruku? Na czym polega sitodruk? Drukuję ubrania, które wyglądają tak. Zapraszam na warsztaty do Neuengerlitz. Powiedz nam może o co tutaj chodzi, jak ty to robisz, czy ty masz jakiś komputer do tego, w jakich miejscach się w tym zajmujesz, czy tylko tutaj masz pracownię? Zajmuję się tradycyjnym sitodrukiem wykonywanym ręcznie. Sita i wzory przygotowuję sama w mojej pracowni. Też szyjesz drukuję na vintage'u. Szyję z upcyclingu i z resztek poprodukcyjnych. Dlatego każda rzecz jest unikatowa i... You doing this by computer or something you doing it by your hands? No, it's a traditional textile screen printing. I'm making everything in my workshop in Jelenia Góra. I'm creating the new pieces from the vintage or from the upcycled parts from another company's stocks. So we invite you in every Saturday to our shop, Audio, for a warsztaty. Zapraszamy w soboty na warsztaty. Będziemy drukować sitodrukiem na waszych ciuchach. Przynieście je ze sobą. Dorota Korczycka-Bąbińska, www.tafla.com.pl. Dzisiaj zobaczycie moje prace na tej wystawie u Oli Ozimek. To są odlewy głowy, które powstały jakiś czas temu z potrzeby wyrażenia siebie w taki sposób bardzo ekspresyjny. Zostałam tutaj zaproszona przez Olę, ponieważ z zawodu jestem aktorem, lalkarzem. Zajmuję się formą i ceramiką. Ceramika jest tam dalej. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. To jest ceramika moja. Nie widzicie jakby przodu tej ceramiki. To jest rzeźba pod tytułem Zapętlona. Ona się składa z trzech części. Jest to ceramika szkliwiona, wykonana w pracowni Mirona Kuli. Dalej widzicie ceramikę, która też powstaje w pracowni Mirona Kuli. To jest moja pasja. Nie zawód, ale pasja. Z zawodu jestem inscenizatorką, robię spektakle. Interesuję się formą lalkową, dużą formą lalkową, która bazuje też na ruchu i na formie. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo mi miło, że tutaj jestem. Bardzo mi miło, że mogę wystawiać z Olą i z innymi twórcami. Bardzo fajnie to Ola pomyślała. Bardzo się cieszę, że została zaproszona do Görlitz razem ze mną. Możecie podziwiać, przechodząc tędy, Oli ubrania, moje rzeźby, moje odlewy. I jeżeli macie ochotę, wstąpcie, kupcie, fajnie jest. Halo, das ist kein Zufall, dass ich pink heute trage. Die Sache ist, dass meine Freundin
ist auch eine Künstlerin hier heute auf dieser Ausstellung und sie hat Serien von pinken Fotos gemacht oder sie hat sich für viele Jahre auf pinke Objekte in verschiedene Orte und Plätzen konzentriert und aus diesem Konzept ist diese tolle Ausstellung kreiert. Die Künstlerin heißt Evelina Pazyniak und sie wohnt jetzt in Görlitz und Skorze, jetzt hier an der Grenze. To żaden przypadek, że jestem dzisiaj ubrana na różowo, ponieważ moja przyjaciółka ma swoją pierwszą wystawę tutaj dzisiejszego wieczoru w Görlitz, a jej zdjęcia są inspirowane różnymi różowymi obiektami, na które trafiała podczas swoich licznych podróży. Nazywa się Ewelina Pacyniak, to jej pierwsza wystawa, ja jestem bardzo, bardzo dumna. Możecie ją zobaczyć w galerii Wildfuchs na Fischmarkcie w Görlitz. Aber an sich.